once. If one of your preoccupation is to select people that are aware of the role and the responsibilities that they have when they broadcast the program that have been produced. We are now here 100 people, and when you broadcast a program, you have 1,000 of this room, 10,000 of this room, and you reach is a million of people at once. So my specific question is whether this is one of your preoccupations. Tak, oczywiście, że jest to, jedno z kryteriów, które jest to oczywiście jedno z kryteriów, które bierzemy pod uwagę. To może nie jest dobry argument, biorąc pod uwagę renomę telewizji publicznej w Polsce, ale tak naprawdę większość naszych gwiazd wywodzi się swoimi korzeniami, czy zaczynało swoją karierę gdzieś tam w telewizji publicznej, ale mówiąc poważnie, my mamy bardzo szczegółowe regulacje mówiące o tym, jak dziennikarz powinien podchodzić do wykonywanego zawodu i jaka odpowiedzialność na nim spoczywa. To są uregulowania wewnętrzne głównie. Ja pomijam kwestie związane z Krajową Radą i wszelkiego rodzaju obostrzenia dotyczące na przykład działalności komercyjnej dziennikarzy informacyjnych. Jest oczywiście wewnętrzny kodeks etyki grupy ITI. Poza tym niektóre nasze przedsięwzięcia, i tutaj przytoczyłbym na przykład kanał TVN z NBC Business, który jest zrobiony w porozumieniu z, czy we współpracy z CNBC Europe, tam zaimplementowane zostały bezpośrednio kodeksy etyki CNBC Universal i jesteśmy rozliczani jak gdyby na bieżąco z tego, czy zapisy tych dokumentów są respektowane. Co więcej, ze względu na konkurencję na naszym rynku medialnym, mogę powiedzieć z dużą dozą prawdopodobieństwa, że gdyby któryś z naszych dziennikarzy dopuścił się jakiegoś działania nieetycznego, czy nawet z pogranicza, zostało to bardzo szybko dostrzeżone, wytknięte i napiętnowane przez inne media, nie mówiąc już o tym, że musielibyśmy się z tym tłumaczyć. Więc tak, bardzo tu przywiązujemy bardzo dużą wagę do uświadomienia dziennikarzy odpowiedzialności. Proszę Państwa, już na zakończenie Pan Przewodniczący Krajowej Rady Witold Połodziński. Panie Panu pytanie o tym, czy Krajowa Rada ma zamiar się zająć temat edukacji medialnej, czy są regulacje, które ją do tego zobowiązują. To zabrzmiało mocno. To oczywiście Krajowa Rada zajmuje się tym, są regulacje, które będą zobowiązywały, bo to wynika z nowej dyrektywy o usługach audiowizualnych, ale Krajowa Rada, nie czekając na implementację tej dyrektywy, już od roku podejmuje te działania. Powstają forum edukacji medialnej, tam są przedstawiciele środowisk, stowarzyszeń, mediów, są przedstawiciele przede wszystkim rządu, ministerstw i tak dalej. Tutaj bardzo istotny jest wkład Ministerstwa Edukacji. Mówimy tutaj, na tym forum mówimy o edukacji medialnej, szeroko pojętej, nie o tym, o czym tutaj podczas tej rozmowy była mowa, czyli szeroko pojętej misji mediów, którą mają pełnić, natomiast konkretnie o edukacji medialnej. O tym wszystkim pan Piotr Boroń będzie mówił w dalszej części dzisiejszej konferencji, także ja nie będę tutaj ubiegał. Powiem tylko tyle, że są różne bardzo ciekawe projekty i propozycje zgłoszone również przez nadawców komercyjnych. I to akurat może nie TVN, ale Kanal Plus zgłosił bardzo ciekawy projekt takiego podejścia komercyjno-prospołecznego działania w ramach nadawcy komercyjnego. Także tutaj takie pola też również są otwarte, natomiast uważamy, że główny ciężar takiej edukacji i regulacyjnie, i finansowo powinien wziąć na siebie rząd i Ministerstwo Edukacji tutaj ma również gigantyczne i pole do popisu i obowiązki w tej kwestii. O tym będzie mówił zapewne pan minister Boroń, także zachęcam do wysłuchania jego wykładu. Dziękuję bardzo. Kończymy wobec tego. Dziękuję panu przewodniczącemu, dziękuję panelistom i dziękuję państwu, którzy zabrali głos i tym, którzy się przysłuchiwali obradom. Dziękuję uprzejmie.